Witaj, Johanie. Witaj, Pedro. Opowiedz mi teraz swoją propozycję, jaką dla mnie przygotowałeś. Niedawno doszło do szokującej zbrodni. Ktoś zamordował Prokara. Chcę, żebyś dowiedział się, kto to zrobił. Dobrze, zajmę się tym, gdzie mam rozpocząć śledztwo. Okej, miej oczy szeroko otwarte, bo ludzie będą zawsze próbowali cię oszukać. Tak, nowicjuszu, Pedro, będę ostrożny tam, nawet tnoty będę pilnować swojej. Ojcze, parlanie, kto zamordował Prokara? Wiesz coś o tym? To straszna zbrodnia. Domyślam się, że mógł się tego dopuścić Serpentes, ponieważ od dawna nie miał dobrych relacji z Prokarem. Porozmawiam z tym cwaniakiem! Serpentesie, jesteś postawiony w stan oskarżenia zamordowania Prokara. Co za brednie, jak śmiesz w ogóle oskarżać maga ognia o taki paskudny czyn? Wykonuję tylko swoje obowiązki. Ktoś zabił Prokara i wskazał cię jako podejrzanym. Jeszcze raz śmiesz mnie oskarżyć, a gorzko pożałujesz. W takim razie kto to zrobił? To musiał być mag Gorach. Ostatnio pokłócili się z Prokarem o recepturę na miksturę szybkości. Na twoim miejscu poszedłbym do niego. Dobrze, pójdę tam. Wysoki magu ognia, jesteś postawiony w stan oskarżenia za morderstwo Prokara. Panie, to nie byłem ja. Myślę, że mam konkretny trop, kto to mógł być. Opowiadaj. Gdy dotarłem na miejsce zbrodni, zauważyłem, że w pobliżu zwłok śmierdzi gównem, morderca musiał mieć pełne gadki w chwili egzekucji. Kto ostatnio miał u was problemy ze sraniem? Opolos lubi dużo jeść. Myślę, że jemu się udzieliły problemy żołądkowe i narobił w gacie. Dobrze, zaraz to sprawdzę. Opolosie, nakazuje ci zdjąć gacie. Że co? Jakiej kurwa racji? Zostałeś oskarżony o zamordowanie Prokara. Potrzebujemy mocnych dowodów na tą zbrodnię. Chcę zobaczyć twoje majciochy. No dobrze! Oto moje gacie! Dziwne, bardzo dziwne. Twoje majtochy są czyste. To chyba jednak nie byłeś ty. Oczywiście, że nie, pani. Ja zawsze kochałem Prokara. Wiesz może, kto mógł zabić Prokara? To była gnida Pedro. Pewnego razu znalazłem u niego księgę Beliara. Ten przybłęda pierdolony zwrócił się ku Beliarowi. Trzeba go zajebać. Już do niego idę. Podobno masz przy sobie interesującą księgę. Cycygio kokoco co mimskit. Widzę, jak się telepiesz, chyba czujesz smród przy dupie. Nie wiem, o czym mówisz, Johanie. Chcę zobaczyć twój ekwipunek, pokaż mi go. Nie mogę. To jest naruszenie mojej prywatności. Pokaż mi ekwipunek do kurwy nędzy, bo nie będę się powtarzać. Spierdalaj, chuj, ja ci pokażę. Zabiję was wszystkich. Ojcze, parlanie, to Pedro zabił Prokara. Coś tak czułem. Od dawna ten cwaniak zachowywał się dziwnie. Dobrze, że się go pozbyłeś. Co z moją nagrodą? Dobrze się spisałeś, wojowniku, oto twoja zapłata. Dzięki za pieniądze, drogi magu. Teraz pójdę się porządnie napierdolić w karczmie. A teraz dawaj suba i łapkę w górę.